Proszę Państwa, bywa tak, że człowiek jest chory. Wiadomo, przeżyje, ale miłe to nie jest. No i co robi? Wtedy wzywa lekarza i wtedy już nie wiadomo, czy przeżyje. No, pacjent! Jak się czujemy? Źle! Więcej optymizmu, pacjent! Więcej optymizmu! Dzień dobry, doktorze! Będzie zejście! Odejdź, kostucho! Odejdź! Pacjent żyje! Poczekam, wierzę w ciebie. O! Co ona tu robi? Niech ona sobie pójdzie, ja chcę żyć! Żebyś się nie skichał! Chodź na chwilę. Słuchaj, prosiłem, żebyś nie przychodziła do mnie tak często. Ludzie zaczynają już gadać. A co zrobię? Ma ostre zapalenie wyrostka, musi umrzeć. Co? Na wyrostek? Ja go leczę na wrzody. Pacjent, niech pan nie umiera na wyrostek, dobrze? Na wrzody! Na wrzody! No misiu, stary niedźwiedź mocno śpi. Pobudka wstać, koniom wody dać. A śpi, kochanie. Panie Janie, niech pan stanie. Panie doktorze! No doktora nie licz, w zaświatach mówimy na niego kombajn. Stawaj, kostucho! Obowiązkiem każdego lekarza jest walczyć ze śmiercią. Stawaj, będziemy walczyć. Co mu robisz? Co mu robisz? Dreszcze! Podczas walki ze śmiercią zawsze ma się dreszcze. Jeszcze? Panie doktorze, gorzej mi. Niechże pan jej przyleje. Nie mogę, to kobieta. Dobra, już czas. To już nic z tradycji nie zostało? Ani kościotrupa, ani kosy? Mało wiesz, ja jestem śmierć nagła. Ta chuda to śmierć głodowa. No, cześć. Już nie żyje? Nie, spudłowałam. Spudłowałaś? Teraz zostaw go mi. Dobra, ty sobie lepiej radzisz, kombajn.